Cześć załoga, z tej strony Hito, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przebudowy. Tym razem w komentarzach wybraliście Tottenham, więc tą drużynę dzisiaj przebudujemy. Miejmy nadzieję, że wreszcie zaczną odnosić sukcesy, bo przez tyle lat nie odnieśli żadnego sukcesu, zwłaszcza że ta liga angielska jest dosyć chimeryczna i różne drużyny potrafiły, na przykład Leicester City, odnosić sukcesy, to jednak Tottenham zawsze był tą dobrą drużyną, ale zawsze coś tam brakowało. Po tym jak przyszedł Mourinho, wydawało się, że ten klub nie będzie grał efektownego futbolu, ale wreszcie zacznie wygrywać, przynajmniej te mniejsze puchary, może gdzieś tam ligę nawet uda im się, a w tym momencie Mourinho chyba się pogubił w aktualnym futbolu i choć uwielbiam tego trenera, to jednak wydaje mi się, że gdzieś tam został swoją myślą szkoleniową, a wydaje mi się, że nie powinien iść do przodu, patrząc na to, że na przykład w tym momencie niektóre aspekty bardziej się liczą, zwłaszcza pressing, zwłaszcza dawanie presji na przeciwnika w rozgrywaniu akcji. I wydaje mi się, że to jest właśnie błąd Mourinho, że on tego nie potrafi, że on gdzieś cały czas uważa, że defensywą solidną uda się cokolwiek zwyciężyć. W tym momencie nie do końca, bo drużyny mają zdecydowanie więcej sytuacji podbramkowych i oczywiście takie maszyny jak Liverpool mogła się popsuć, ale wydaje mi się, że Spurs mają przyszłość z Mourinho, tylko Mourinho troszkę inaczej musi zacząć podchodzić do futbolu. My nie mieliśmy jakiegoś super sezonu, ale awansowaliśmy do Ligi Mistrzów na przykład. Przegraliśmy niestety w Carabao Cup, co mnie troszkę rozczarowało, bo przeciwnik był słabszy od nas, patrząc na nasze umiejętności, ale coś w tej drużynie nie gra. I wydaje mi się, że tutaj troszkę brakuje charyzmy, takiej woli walki, żeby zwyciężać te trofea. Zobaczcie, jakim ustawieniem graliśmy, czyli 4-3-3. Idealne ustawienie właśnie pod Mourinho, czyli szybkie kontrataki skrzydłami, gdzieś tam dobra, dopasowana defensywa do pomocy. I wydaje mi się, że dobre transfery przeprowadził właśnie Mourinho, ale one nie do końca zagrały w pewnym momencie. U nas przychodzi w drugim sezonie Michael i Varane i to są dwa bardzo ważne transfery z tego powodu, że Michael Ojebal będzie zawodnikiem, który będzie strzelał nam bramki, a to jest bardzo kluczowe. Patrząc na poprzedni sezon, to jednak tych bramek zabrakło, a Michael jest w tej FIFA genialny i jak możecie zauważyć, w 21. kolejce jesteśmy na prowadzeniu Ligi Angielskiej, więc możemy zdobyć mistrzostwo i jesteśmy naprawdę na dobrej drodze. W Lidze Mistrzów też bardzo dobrze poradziliśmy sobie, zwłaszcza że Barcelona do ostatniej kolejki walczyła o awans, a przegrała z nami i Bayer Leverkusen mógł to wykorzystać, ale niestety dla tej niemieckiej drużyny okazał się także gorsze. Tu możecie zauważyć bardzo ładną, kombinacyjną akcję naszego zespołu. Ward-Prowse jest naprawdę fajnym zawodnikiem, zwłaszcza że był taką ikoną FIFA 20 dla mnie, przynajmniej dla tych angielskich zespołów. W tej już niekoniecznie, ale chciałem go sprawdzić właśnie pod tę lepszą drużynę niż takie średnie, które dopiero wyciągamy na samą górę. Tutaj już drużyna jest utytułowana, przynajmniej w historii Ligi Angielskiej, przynajmniej że zawsze jest tą drużyną, która zawsze daje jakieś emocje i zawsze gra do przodu. To znaczy zawsze stara się jakieś trofea zdobywać i nie zawsze im to wychodzi, a wiemy, że praktycznie nigdy im to nie wyszło. Harry Kane, 36 bramek, 9 asyst, naprawdę solidny sezon. Michael tak samo, przydał się. Oczywiście Son musiał się nauczyć na nowej pozycji grać, z tego powodu, żeby był ofensywnym pomocnikiem, czyli musiał częściej się także wracać do linii defensywnej, ale wydaje mi się, że to jest dobrze poukładana drużyna. Zdobyliśmy mistrzostwo, więc naprawdę w Anglii gramy dobrze, tylko potrzebujemy tego impulsu, żeby pokonywać rywali w tych kluczowych spotkaniach, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, bo w tym roku troszkę się zawiodłem, myślałem, że to już jest drużyna, która może gdzieś tam powalczyć, niestety tak się nie wydarzyło. Krango do nas przychodzi dobry, solidny bramkarz włoski, zwłaszcza że Loris niestety już schodził powoli ze sceny. To jest zawodnik, którego się rozczarowałem. Daka wydawał mi się bardzo utalentowany, bardzo dobry, zwłaszcza jako zmiennik, który wchodzi na 20 minut w słabszych spotkaniach i daje ten impuls. Niestety tak się nie wydarzyło. Harry Kane musiał po prostu grać pierwsze skrzypce przez cały sezon, a tu możecie zobaczyć, że walczymy o mistrzostwo w kolejnym sezonie. Jesteśmy na trzecim miejscu z minimalną stratą do Manchesteru City. 55 punktów, nieźle. Niestety w grupie F przegraliśmy z Real Madryt rywalizację o pierwsze miejsce, ale spokojnie awansowaliśmy, więc zobaczymy, jak potoczą się kolejne miesiące, czy damy radę gdzieś tam awansować wyżej. A tu możecie zobaczyć bardzo ładną akcję naszego prawego obrońcę. My zdobyliśmy wicemistrzostwo. Nie ma tragedii, bo cały czas będziemy w Lidze Mistrzów, cały czas rozwijamy ten projekt, cały czas gramy odpowiedzialnie, ale coś nie do końca wychodzi. Oczywiście Community Shield wygrany z Leicester City 4-2.
FA Cup już przegrany i to z Brentford, co mnie troszkę rozczarowało po rzutach karnych, a w Lidze Mistrzów przegraliśmy z Borussią Dortmund 2-1. Tu możecie zobaczyć wszystkich zawodników kupionych, ale także sprzedanych w tym sezonie. Zwłaszcza troszkę mnie rozczarowało, że ten zawodnik chciał odejść i musiałem go sprzedać z tego powodu, że kontrakt mu się kończył, a gdzieś tam był pierwszym moim wyborem do środka pomocy, ale niestety nie chciał. Son bardzo dobrze wyglądał jako ofensywny pomocnik, ale gdzieś tam brakowało tej harmonii w środka pola. Wings, Ward-Prowse super grali, oczywiście jeszcze Francuz, który wzmocnił tą pozycję, ale wydaje mi się, że to jest problem. Ławka rezerwowych tego zespołu i gdzieś tutaj chciałem przede wszystkim wzmocnić, może żeby nie było tak dużo gwiazd, które od razu chcą grać w pierwszym składzie, ale może młodych zawodników, którzy będą głodni sukcesu. Dlatego zakupiliśmy tego młodego zawodnika z Newcastle United, wymieniliśmy go, co jest bardzo ważne, i Paul Torres także z Newcastle. Mieliśmy taką współpracę, można powiedzieć, my oddaliśmy dwóch zawodników, ale także do nas przyszło dwóch zawodników. Newcastle oczywiście nie walczy gdzieś tam o trofea, dlatego wymieniło na tych poszczególnych zawodników, żeby później na nich zarobić. My po pierwszej części sezonu mamy najgorszy sezon od 3 lat. Piąte miejsce, 39 punktów. I szczerze mówiąc, po tej kolejce, po 21 kolejce zmieniłem filozofię tej drużyny. Zagraliśmy na piątkę obrońców. Zagraliśmy 5-2-3 z trzema napastnikami, dwoma takimi box-to-box zawodnikami. I to wypaliło. To była wreszcie ta drużyna, która zaczęła walczyć i naprawdę dobrze wyglądać. W lidze oczywiście odratowaliśmy Ligę Mistrzów, minimalnie oczywiście, 2 punkty, jesteśmy wicemistrzem, znowu kolejny dobry sezon, bo wicemistrzostwo to także jest fajne miejsce, ale jednak zabrakło nam walczenia o mistrzostwo. Manchester City, genialna drużyna, ale jednak powinniśmy także walczyć o mistrzostwo, patrząc na overall zawodników i także ich potencjał. Doszliśmy do finału Ligi Mistrzów, gdzie zagramy z Real Madryt, z ciężkim przeciwnikiem, który jest bardziej doświadczony od nas w takich meczach o najwyższą stawkę, czyli o tych kluczowych spotkaniach. Oczywiście mamy takiego zawodnika jak Varane, który przeżył tą fenomenalną erę Realu Madryt w Lidze Mistrzów, gdzie wygrywali z roku na rok. Oczywiście mamy też poszczególnych zawodników, którzy już zdobyli mistrzostwo Anglii, więc są doświadczeni, ale jednak te finały o najwyższą stawkę są bardzo ciężkie, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, zwłaszcza, że tam dużo trenerów musi się dopiero nauczyć, jak zwyciężać poszczególne trofea, zwłaszcza Klopp. Zobaczcie, ile on musiał się uczyć, żeby wygrać z Liverpoolem Ligę Mistrzów. Popatrzcie, ile lat dostawał w tych najważniejszych momentach czapkę i wreszcie się udało, wreszcie zwyciężył. I tutaj się troszkę bałem, że niestety ci młodzi poszczególni zawodnicy, ale także niedoświadczony ten jeszcze skład, może mieć problemy. Oczywiście rozpoczął Michael, rewelacja, później Hazard niestety wyrównał w 65 minucie, no i mieliśmy rzuty karne, gdzie Hazard spudłował genialnie, wszystko dobrze się rozpoczęło. Niestety Harry Kane jako kapitan nigdy nie trafia. Zauważyliście to, że kapitan nigdy nie trafia w tych rzutach karnych. Valverde już trafił na przykład. Michael, niezawodny, mój ulubiony chyba piłkarz w tej akurat edycji FIFA. Niestety później Major także nie strzelił, oczywiście dla Real Madrid. Lucas podchodzi do rzutu karnego, może nas wyprowadzić, ale niestety nie trafia bardzo poza bramkę. Odegaard podchodzi do rzutu karnego, zwłaszcza że nasz bramkarz miał dobry dzień i obronił ten rzut karny, ale niestety my też, prosty strzał w środek, spokojnie obronił Courtois. No i Casemiro podchodzi do rzutu karnego i to on wykorzystał 11. No i niestety nasz zawodnik nie wykorzystał, strzelił słupek. A jak chcielibyście decydować o kolejnym odcinku, to możecie napisać, kogo byście chcieli zobaczyć z FIFA 16, czy Borussię Dortmund, gdzie odchodzi Klopp. To jest sezon, gdzie właśnie odchodzi Klopp i Borussia Dortmund jest taka chimeryczna w tym momencie i nie potrafi odnosić sukcesów, czy na przykład FC Barcelona, gdzie w tym roku właśnie zaczął się ten największy kryzys dumy Katalonii. Więc jestem ciekawy waszych komentarzy, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć, cześć!